Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, Krzysztof Pielek, Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj będziemy się oklepywać i stosować technikę oklepywania według Sebastiana Knajpa. Pokażę Wam taki automasaż, który wprowadzi Was w dobry dzień, pobudzi Was, a także wspomoże procesy tutaj układu limfatycznego, a także układu krwionośnego. Zapraszam Was na ten odcinek, mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Sama technika masażu, takie wskazówki, zanim rozpoczniemy ten masaż, powinniśmy od zewnątrz do wewnątrz się kierować i jeżeli oklepujemy na przykład kończyny górne, to od dołu do góry, czyli w kierunku do serca. Zaczynamy od lewej ręki. Możemy oklepywać albo taką miseczką, możemy złożyć rękę w taką miseczkę, albo pięścią. Pokażę Wam dwie metody, sami wybierzecie, która jest dla Was lepsza. Dla mnie osobiście lepsza jest na przykład ta w miseczkę. I zaczynamy spokojnie oklepywać lewą kończynę. Trzy razy, cztery. Będziecie czuli przyjemne mrowienie podczas takiego masażu albo po zakończeniu takiego masażu. Druga ręka. Możecie także pięścią, tak jak wspomniałem Wam wcześniej, lecz dla mnie osobiście bardziej przyjemne jest oklepywanie na miseczkę. Następnie rozczapiszamy palce w ten sposób i tutaj klatkę piersiową delikatnie oklepujemy. Delikatnie, tak jak słyszycie, nie jest to gdzieś tam mocne dudnienie, lecz aby było wyraźne. I 30 sekund staramy się oklepywać tutaj całą okolicę mięśnia piersiowego większego, mostek. I po 30 sekundach przechodzimy do takich pocierań od pleców do brzucha. I znowu 30 sekund pocieramy. I potem przechodzimy do pachwin. I tutaj tak samo delikatnie oklepujemy całe pachwiny. I to oklepywanie, tak jak wcześniej, 30 sekund oklepujemy. Nie jest to mocne oklepywanie. Jest to, abyście pobudzili węzły chłonne, które znajdują się między innymi tutaj w pachwinach. I następnie przechodzimy do oklepywania kończyn dolnych. I teraz w zależności. Albo przechodzimy do jednej nogi. Jeżeli nie możemy się schylić, to gdzieś tam podpieramy się. Jeżeli jesteśmy w stanie się schylić, no to spokojnie możemy obydwie nogi naraz. I znowu zasada od zewnątrz do wewnątrz. No i na koniec oklepmy też nasze pośladki. Tutaj możemy pięściami, one lubią taki bardziej wyrazisty impuls. No i kończąc na tych pośladkach, rozgrzewamy dłonie, pocieramy i w okolicy tutaj całych nerek pocieramy. 30 sekund, cały ten obszar. 30 sekund. I przechodzimy do głowy. Kończąc na głowie, znowu będziemy oklepywać takimi rozczapieżonymi palcami i delikatnie oklepujemy całą okolicę czaszki. Powiem Wam, że to jest bardzo przyjemne. Warto stosować każdego dnia, jak się obudzicie, jak widzicie, to jest 3 minuty masażu. I na koniec przegłaskujemy wszystko, strzepujemy, poskaczmy kilkakrotnie, no i możemy dobrze zaczynać dzień. Taki masaż warto wykonywać przy otwartym oknie, jeżeli macie taką możliwość. I tak jak już wspominałem na początku filmu, wspomoże Wasz układ limfatyczny, wspomoże Wasz układ krwionośny, pobudzi, wprowadzi lepiej w dzień. Jest to taki masaż, który doda Wam fajnie energii. I na przykład oprócz szczotkowania, już o szczotce wspominałem, odsyłam Was do góry do tego filmu, oprócz takiego rytuału szczotkowania raz czy dwa razy w tygodniu, warto codziennie taki 3-minutowy masaż wprowadzić w praktykę tutaj naszą dzienną.
doskonale wspomoże naszą jakość życia. Dzięki Wam wielkie za ten film. Jest to masaż uderzeniowy według Sebastiana Knajpa. Stara metoda, lecz jak najbardziej cały czas na czasie i aktualna. Warto ją odświeżyć, odkurzyć i wprowadzić do dnia codziennego. Dzięki wielkie. Do następnego razu. Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji. Hej.